Mogłyście mnie zostawić w łóżku do ostatniej chwili. Weszło kilku mężczyzn w fartuchach, trzymali młotki w ręku, rozkręcili łóżko i wynieśli je w częściach. Jedna z kobiet wyszła za nimi i powróciła z krzesłem, które postawiła przede mną. Dobrze więc zrobiłem, że okazałem złość. Lecz żeby im unaocznić, jak bardzo byłem zły, że nie dali mi zostać w łóżku, kopnąłem krzesło tak, że się wywróciło. Lub ta matowa szyba z takim wytartym miejscem, w które wlepiałem oko, kiedy mi było źle. Pan, nie mówi pan chyba poważnie. Nie miałem już sił. To może nie wezmę tych pieniędzy i w zamian za to zatrzymają mnie jeszcze trochę. Jesteśmy instytucją charytatywną i te pieniądze to dar, jaki dostaje się na odchodne. Kiedy się panu skończą, musi pan zdobyć sobie następne, jeśli w ogóle chce pan ciągnąć dalej. Tu w każdym razie nie ma pan po co wracać. Nikt pana tutaj nie przyjmie. Czego pan sobie życzy? Tak właśnie zwrócił się do mnie. Bardzo uprzejmie. Odparłem, że jestem w klasztorze za zgodą pana Weyra i że wolno mi być tam do 6. Odszedł, ale zaraz wrócił. Porozumiał się pewnie przez ten czas z panem Weyrem. Powiedział bowiem, teraz, gdy już nie pada, nie ma powodu, by przebywał pan dłużej w klasztorze. W ciągu następnych dni chodziłem po różnych domach, ale bez powodzenia. Na ogół zamykano mi drzwi przed nosem. Nawet gdy pokazywałem pieniądze, oświadczając, że zapłacę z góry za tydzień, a nawet za dwa. Moje najlepsze maniery, uśmiechy i wyraźne mówienie nie odnosiły skutku. Zamykano mi drzwi przed nosem. Zanim zdążyłem skończyć swoją króciutką kwestię. Tam z właścicielką doszedłem do porozumienia od razu. Moje fanaberie w ten sposób się wyraziła, wcale jej nie przeszkadzały. Przedstawił się i wyjaśnił, gdzie go mogę odnaleźć. Powinienem był to zanotować. Ty właściwie nie mogłem mieć do niego pretensji. Byłem zaskoczony, jak stwierdził, co najmniej tak samo jak ja. Ten lokal należał do niego. Była to jego własność. Turczynka wyprowadziła się poprzedniego dnia. Widziałem ją wczoraj wieczór, zaoponowałem. Myli się pan na pewno. Odniosła mi klucze do biura wczoraj z samego rana. Zapłaciłem mi właśnie za 6 miesięcy z góry. Broniłem się jak mogłem. To niech pan zażąda zwrotu poradzi. Ale ja nie wiem nawet, jak się ona nazywa. On mi opowiedział tę swoją historię o chałupie w górach. Zdążyłem już o niej zapomnieć, tak, że słuchałem jej, jakbym słuchał po raz pierwszy. Spytałem go, czy ta chałupa wciąż jeszcze istnieje. Odparł, że nie był tam, od kiedy stamtąd uciekł. Sądzi jednak, że pewnie jest, tyle że zapuszczona. To, co nazywał chałupą, było czymś w rodzaju szałasu. Drzwi ktoś wyjął i zabrał, na opał lub w innym celu. W oknie wybita szyba, dach zapadł się w wielu miejscach. Wewnątrz resztki ściany dzieliły pomieszczenie na dwie nierówne części. Żadnych mebli, jeśli w ogóle kiedykolwiek tam były. Ziemia i ściany roiły się od śladów najgorszych obrzydliwości. Podłoga zasłana była ekskrementami. Ludzkimi. Serce przebite strzałą? A przecież nie było to miejsce zwiedzane przez turystów? Zauważyłem też resztki porzuconych bukietów, rwane łapczywie kwiaty, niesione kilometrami, a potem wyrzucane, bo ciężkie, albo już zwiędłe. Więc tak wyglądało to lokum,
do którego proponował mi klucz? Znalazłem deskę. Zrobiłem sobie posłanie. Po iluś dniach nie byłem już w stanie się podnieść. Skoro się jest już na drodze, nic, tylko nią iść, zwłaszcza w dół. Po jeszcze jakimś czasie zaczęły mnie nachodzić wizje. Dziwne, nigdy wcześniej tego nie miałem! Chyba że śpiąc czasami. O ile pamiętam, to nigdy nic mi się nie zwidziało! Może gdy byłem mały. Przynajmniej mój mit tak chce! Wiedziałem, że są to wizje. Noc, ja sam w środku łodzi. Cóż to mogło być innego? Siedziałem więc w tej łódce i sunąłem po falach. Płynąłem więc w tę noc, migoczącą słabymi, dalekimi światłami, na morzu, ziemi i niebie, zdane na łaskę morza. Spostrzegłem, że kapelusz przywiązany mam do butonierki, wydaje mi się, że sznurkiem. Uniosłem się z ławki na rufie, jednocześnie coś głęboko brzęknęło. Znów usadowiłem się z tyłu, wyciągnąwszy nogi i wsparłszy plecami o marynarkę służącą mi za poduszkę. I połknąłem narkotyk. Morze, niebo, góry i wyspy zamknęły się nade mną i zgniotły w mocarnym uścisku, po czym rozstąpiły aż po kres przestrzeni. Pomyślałem mgliście i bez cienia żalu historii, którą bym mogła powiedzieć. Historii na wzór mego życia. To znaczy, nie dość śmiałej, aby się skończyła.